praca. Wśród 38 tegorocznych laureatów Nagrody Artystycznej imienia Stanisława Wyspiańskiego są m.in. pani Maria Ciunellis oraz pan Stanisław Sojka. Panią Marię Ciunellis pamiętamy jako odtwórczynię wielu znakomitych ról, pana Stanisława Sojkę, muzyka i wokalistę, też chyba specjalnie nie trzeba przedstawiać. Dziś są państwa i naszymi gośćmi. Witam serdecznie. Proszę państwa, mam właściwie jedno pytanie. Co dalej w państwa życiu zawodowym? Nie wiem. Gdybym wiedziała, co dalej, to pewnie bym nie chciała dalej uprawiać tego zawodu. Myślę, że największy walor jest w tym, że nie wiem, co będzie jutro. No jeszcze parę miesięcy temu myślałam o tym, że nie stać mnie na uprawianie tak kosztownego hobby. Teraz jestem bardziej optymistycznie nastawiona. No myślę, że dalej będzie tak samo ciekawie, jak do tej pory. Czy w panu też jest troszkę optymizmu? Jeśli o przyszłość chodzi. Dużo optymizmu. Ja właściwie z jednej strony tak filozoficznie bym mógł powtórzyć to samo, co Maria, że dobrze, że nie wiem. I właściwie cieszę się każdym następnym dniem, a tak na bieżąco to jestem zajęty z pracą. Właściwie nagrywam płytę i to się dzieje tak etapami. Dużo ludzi jest do zsynchronizowania i skupienia razem z różnych stron, także jestem dość zajęty. W międzyczasie gram trochę koncertów. To mogę powiedzieć, co dalej, no, w tym sensie. Dziękując państwu za wizytę w studio, chciałabym serdecznie pogratulować nagrody i życzyć wielu następnych. Dziękuję.